Co mają ze sobą wspólnego Chiny i Singapur? No poza tym, że Chiny w ostatnich dekadach były najszybciej bogacącym się dużym krajem świata, a Singapur w niewiele ponad pół wieku z kraju biedniejszego od Polski stał się krajem dwa razy bogatszym niż Niemcy. No i poza tym, że większość mieszkańców Singapuru to są Chińczycy. Otóż oba kraje mają ze sobą to wspólnego, że w Chinach nie ma w ogóle prywatnej własności ziemi, a w Singapurze jest ona śladowa. Ja nazywam się Aleksander Piński i dziś opowiem Państwu o tym, dlaczego brak prywatnej własności ziemi może sprawiać, że takie kraje bogacą się szybciej. Ale by to zrozumieć, musimy cofnąć się o prawie 150 lat, do roku 1879, no bo wtedy właśnie ukazał się ekonomiczny bestseller wszechczasów, książka Progress and Poverty, czyli Postęp i Ubóstwo, Amerykanina Henry George'a. I Postęp i Nędza, czy Postęp i Ubóstwo, to jedna z najlepiej sprzedających się książek w historii ekonomicznych. Po jej wydaniu w tymże 1879 roku rozeszło się jej kilka milionów egzemplarzy. No i wówczas w Ameryce była popularniejszą książką od niej była chyba tylko Biblia. Henry George był wówczas uważany za trzeciego najbardziej znanego Amerykanina po Marku Twainie i Thomasie Edisonie. Ale co ciekawe, u nas Postęp i Nędza to publikacja praktycznie nieznana. Nigdy nie wydano jej po polsku w całości. Pod koniec XIX wieku zapowiedziano wydawanie jej w częściach, ale ostatecznie ukazała się tylko pierwsza część. Zdaje się, że w 1885 roku. Swoją drogą ukazała się w tymże polskim wydaniu jest napisane, że ukazała się na podstawie 28 amerykańskiego wydania, co pokazuje, jak bardzo popularna była ta książka. Samoistnienie, co ciekawe, o Postęp i Nędza nie ma żadnej wzmianki o tej książce w Wikipedii w języku polskim, a samoistnienie Henry George'a jest dosłownie jest tylko wzmianka o nim mająca kilka linijek w polskiej Wikipedii. I kiedy w 1906 roku, żeby pokazać, jak bardzo znana to była i wpływowa książka, kiedy w 1906 roku, a więc 27 lat po premierze, zrobiono ankietę w brytyjskim parlamencie, to Henry George był autorem częściej czytanym przez brytyjskich parlamentarzystów niż William Shakespeare i John Stuart Mill. W 1933 roku amerykański publicysta John Dewey szacował, że Postęp i Nędza sprzedała się w większej liczbie egzemplarzy niż wszystkie pozostałe książki o ekonomii politycznej razem wzięte. No, przemyślenia Henry George'a były inspiracją dla bardzo wielu znanych osób. No, uznanie dla niego wyrażali m.in. Winston Churchill, Lev Tolstoy, Bertrand Russell, Albert Einstein. No, ten ostatni tak oceniał autora Postępu i Nędzy. Ludzie tacy jak Henry George występują niestety rzadko. Trudno sobie wyobrazić piękniejszą kombinację intelektualnego wyrafinowania i umiłowania sprawiedliwości. A czymże więc Henry George zdobył uznanie milionów ludzi z całego świata? Otóż w jego publikacji zwraca uwagę rozdział 26 zatytułowany Niesprawiedliwość prywatnej własności ziemi. I swoją drogą jest on w tej części książki, która nigdy po polsku się nie ukazała. I autor zauważa, że podstawowym w tymże rozdziale, że podstawowym tytułem do własności jest praca, która została wykonana. Czyli coś jest moje, ponieważ włożyłem wysiłek w to, by to stworzyć, tak? Włożyłem wysiłek, by to stworzyć. No i to jest sprawiedliwe, tak? Chyba nie ma nikogo, kto by to kwestionował. Jednak ziemia, jak łatwo zauważyć, nie jest wynikiem czyjejś pracy. A zatem nie możemy przyznać nikomu wyłącznego prawa własności do tej ziemi tylko z tego tytułu. No ale ktoś mógłby argumentować, że prawo własności właścicieli gruntów wynika z tego, że byli oni pierwsi, tak? No i na to Henry George także ma odpowiedź. Cytuję z książki. Czy zgadzamy się, by osoba, która pierwsza pojawiła się na bankiecie, odwróciła krzesła i powiedziała, że reszta może jeść tylko jak spełni jej warunki? Czy człowiek, który pierwszy pojawi się na przedstawieniu, może zamknąć drzwi i samemu delektować się spektaklem? Czy pierwszy pasażer pociągu ma prawo oświadczyć, że wszystkie miejsca siedzące w nim należą do niego i zmusić innych do stania? No to są tylko niektóre z przykładów podawanych przez autora. No dobrze, ale może przyznamy prawo własności do ziemi tak po prostu, bez konieczności usprawiedliwiania tego tytułu własności wykonaną pracą, no, tak jak to ma miejsce
obecnie w większości krajów, w tym w Polsce. No w końcu co jest z tym złego, że ktoś chce mieć kawałek ziemi na wyłączność? Otóż problem polega na tym, że ziemi jest ograniczona ilość i ziemia jest potrzebna każdemu do tego, by funkcjonować. No, w końcu każdy musi gdzieś mieszkać i pracować. A więc przyznając prawo do prywatnej własności ziemi, zezwalamy na istnienie formy monopolu, która wiąże się ze wszystkimi negatywnymi skutkami, jakie każdy monopol ze sobą niesie. I w efekcie prywatni właściciele ziemi, no, której stworzenie, tak jak twierdzi autor, nie wymagało od nich ani od nikogo żadnej pracy, będą wymuszać od osób, które wykonały jakąś pracę, za prawo do korzystania z ziemi, owoce tej pracy, czyli pieniądze. Tak więc przyznanie prawa do wyłącznej własności ziemi stoi w sprzeczności z prawem do własności wynikającym z pracy. Wniosek autora: prywatna własność ziemi jest niesprawiedliwa. I autor bardzo wyraźnie podkreśla, że z logiki wynika, że każdy, kto jest zwolennikiem prywatnej własności ziemi, jest automatycznie przeciwnikiem prawa każdej osoby do owoców swojej pracy. I pisze tak: równe prawa wszystkich ludzi do korzystania z ziemi powinny być tak samo oczywiste, jak równe prawa wszystkich ludzi do korzystania z powietrza. Ale Henry Jones podkreśla, że trzeba oddzielić prawo własności ziemi od prawa do własności i do wartości usprawy. No, chodzi o to, że jeżeli ktoś na przykład osuszył bagno czy wyciął las, no to oczywiście ma prawo do wartości pracy, którą wykonał, ale to nie powinno dawać mu wyłącznego prawa własności do gruntu. I zdaniem autora to właśnie prywatna własność ziemi jest źródłem dużych nierówności majątkowych i biedy. I bardzo dobry przykład na tę tezę podał kiedyś sam Winston Churchill, legendarny premier Wielkiej Brytanii, no, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. I tenże Churchill był pod bardzo dużym wpływem poglądów Henry George'a i wielokrotnie wypowiadał się w sposób, który świadczył o tym, że podziela on jego poglądy. I 4 maja 1909 roku Churchill wygłosił w Izbie Gmin przemowę, którą rozpoczął słowami: monopol ziemi nie jest jedynym monopolem, ale jest największym z monopoli. Monopolem ciągłym i matką wszystkich innych form monopolu. Zatrzymywany przez prywatnych właścicieli zysk ze wzrostu wartości ziemi nie tylko nie jest korzystny dla społeczeństwa, ale szkodliwy. I następnie powołał się na historię powiedzianą przez przyjaciela, która miała ten szkodliwy wpływ własności ziemi zilustrować. Otóż w tej historii w parafii Southwark wrażliwi i hojni parafianie postanowili wspomóc swoich gorzej sytuowanych obywateli i zaczęli finansować zakup 160 kg chleba rocznie, który miał być przez duchownych rozdysponowany wśród tych, którzy gorzej sobie radzą. I w efekcie biedniejsze osoby zaczęły przeprowadzać się w okolice parafii, zwiększając popyt na pokoje i domy, i małe domy w okolicy. No i ceny tychże wzrosły o całą wartość darmowego chleba. Tak więc ubodzy byli tak samo ubodzy jak wcześniej. No co prawda mniej płacili za chleb, znaczy czy w ogóle nie płacili za chleb, ale więcej płacili za mieszkanie. Tak? Kto przejął wszystkie pieniądze, którymi społeczeństwo chciało wspomóc niezamożnych? Właściciele ziemi. Ale rozdawanie chleba przez parafię to tylko przykład. Prywatna własność ziemi, jak twierdzi autor, sprawia, że na każdym kroku następuje transfer pieniędzy od większości społeczeństwa do właścicieli gruntów. Jeżeli pójdziemy do sklepu spożywczego na zakupy, no to w cenie każdego produktu jest czynsz za wynajem nieruchomości, tak? Albo cena, którą zapłacono za przykupnie działki. Kiedy kupujemy samochód, to także część jego ceny stanowi opłata za grunt, na którym postawiono fabrykę. Gdy wyjedziemy autem na drogę, którą zbudowano z naszych podatków, również właściciele ziemi dostali swoją działkę, gdy wykupywano ją od nich. I Winston Churchill tak to komentował: gdziekolwiek nie spojrzycie, to zobaczycie, że jakakolwiek przedsiębiorcza działalność jest podejmowana dopiero wówczas, gdy monopolista władający ziemią spije śpiętankę, grzmiał Winston Churchill we wspomnianej mowie w Izbie Gmin. Tak więc oprócz oficjalnych, widocznych podatków, które no, lepiej lub gorzej, ale służą wszystkim obywatelom, jest także druga, słabiej widoczna dla większości ludzi sieć obciążeń, która trafia do niewielkiej mniejszości bardzo zamożnych osób, właścicieli ziemi. Tak? Ale krucjata unistota Churchilla nie powiodła się w Wielkiej Brytanii, dlatego że wówczas rządziła arystokracja, której głównym źródłem dochodu była właśnie ziemia. Zresztą nawet obecnie w Szkocji
połowa Ziemi należy do 432 osób. Ale w latach 40. XX wieku w Wielkiej Brytanii studiował niejaki Lee Kuan Yew, to jest późniejszy wieloletni przywódca Singapuru, uważany za ojca sukcesu gospodarczego tego państwa. I właśnie na tych studiach w Wielkiej Brytanii zetknął on się z poglądami Henry George'a na kwestię własności ziemi. I dlatego, kiedy w latach 60. on i jego partia przejęli władzę w Singapurze, no to jednym z pierwszych aktów prawnych, jakie uchwalono, było prawo o przejmowaniu ziemi przez państwo. I zgodnie z tym aktem z 1966 roku, w Singapurze ziemię można przejmować nie tylko na drogi, tak jak w Polsce, ale w zasadzie na każdy cel, który państwo uzna za słuszny, czyli na przykład na budowę mieszkań, na budowę fabryk. I co ciekawe, w momencie uchwalenia tego prawa Singapur był krajem 1/3 biedniejszym od Polski. Dzisiaj, po dekadach jego stosowania, jest krajem ponad dwukrotnie bogatszym. I co istotne, ziemia była wykupywana od prywatnych osób po cenie niższej niż rynkowa. Dlaczego? Otóż Lee Kuan Yew uważał, że nie ma powodu, dlaczego prywatne osoby miałyby się bez wysiłku bogacić w wyniku inwestycji poczynionych z pieniędzy podatników. Dlatego, że głównym powodem, dlaczego własność ziemi, wartość ziemi rośnie, jest infrastruktura, tak? Drogi, chodniki, szkoły, przedszkola, latarnie, a te wszystkie inwestycje finansowane są z pieniędzy podatników. A więc wieloletni premier Singapuru uważał, że skoro finansują te inwestycje podatnicy, no to korzyści ze wzrostu wartości ziemi powinny także należeć do podatników. I ten problem dostrzegał także brytyjski polityk Winston Churchill. W 1909 roku mówił on w parlamencie: drogi i ulicy są budowane, usługi świadczone coraz lepiej, elektryczne światła zmieniają dzień w noc, noc w dzień, wodę sprowadzamy z gór odległych o setki mil. Każde z tych ulepszeń wynika z pracy i kosztów poniesionych przez płacących podatki. Do ani jednego z tych ulepszeń nie przyczynili się monopolistyczni właściciele ziemi. Mimo tego wartość ich ziemi dzięki każdemu z tych ulepszeń wzrosła. I władze Chin bardzo się bacznie się przyglądały temu, jakie efekty przynosi ta unikalna polityka odnośnie własności ziemi w Singapurze. No głównie dlatego, że tak jak wspomniałem, większość obywateli Singapuru to są Chińczycy. I kiedy w latach 70. i 80. formułowano tam nową politykę gospodarczą tego kraju, to już widać było, że to przejmowanie przez ziemi przez państwo nie szkodzi wzrostowi gospodarczemu, wręcz przeciwnie. Singapur zadziwiał cały świat tym, jak szybko się bogacił. Co więcej, to, że państwo bardzo szybko stało się właścicielem większości ziemi, obecnie około 90% ziemi w kraju należy do państwa, sprawiło, że Singapur nie miał problemu, który jest w większości bogatych krajów świata, czyli bardzo szybko rosnących cen mieszkań i tego, że bardzo wielu obywateli na te mieszkania nie stać. Dlaczego? Dlatego, że władze Singapuru, wykorzystując ten bank ziemi, którą zgromadziły, wprowadziły program masowej budowy tanich mieszkań, które następnie sprzedawano po cenach niższych niż rynkowe każdemu obywatelowi, który tam spełni określone warunki. I obecnie około 80% mieszkańców obywateli Singapuru mieszka w takich mieszkaniach wybudowanych przez państwo. Tak więc władze Chin, widząc bardzo dobre efekty polityki odnośnie własności ziemi w Singapurze, zadecydowały, że pomimo wprowadzenia w kraju bardzo wielu elementów kapitalizmu, to jednak pozostaną przy państwowej własności ziemi. Nie będzie ona mogła, tak jak w Polsce czy w krajach Zachodu, należeć do prywatnych osób. I jakie są tego skutki? W 2021 roku niejaki Kai Liu, to jest akademik z Renmin University of China z Pekinu, przygotował pracę zatytułowaną How the Land System with Chinese Characteristics Affects China's Economic Growth, czyli jak chiński system własności ziemi wpływa na wzrost gospodarczy kraju. I naukowiec policzył, że brak prywatnej własności ziemi podnosi PKB Chin ponad połowę. I to oznacza, że mniej więcej połowa różnicy w tempie bogacenia się Polski i Chin to właśnie wynika z innego podejścia do kwestii własności ziemi. Ale to jeszcze dokładnie tłumaczy, że podstawą polityki krajów na dorobku są inwestycje w infrastrukturę i w przemysł, tak? A do obu tych rodzajów inwestycji potrzebna jest ziemia. I rocznie w Chinach 80-85% ziemi zbywanej przez władze decyzjami administracyjnymi jest zwykle za darmo albo po niskich cenach przeznaczane na tego typu projekty. Pozostałe 15-20% ziemi jest sprzedawane prawo do dzierżawy tej ziemi, bo nie prawo własności, tylko prawo do dzierżawy,
tych pozostałych 15-20% ziemi jest sprzedawane na licytacjach. I w ten sposób władze Chin mają zarówno ziemię na inwestycje infrastrukturalne czy w rozwój przemysłu, jak i środki na te inwestycje. Tak? No i w efekcie Chiny mogą sobie pozwolić, by na inwestycje infrastrukturalne wydawać o blisko 10-krotnie więcej niż w stosunku do PKB oczywiście, niż w krajach takich jak Polska czy Stany Zjednoczone, bo w Chinach, jak podaje OECD, to są dane z 2018 roku, wydaje się na inwestycje w infrastrukturę, czyli nową i utrzymanie starej, ponad 5,5% PKB. W Polsce jest to niewiele ponad 0,5%, a w Stanach no, niewiele ponad 0,6% PKB. No, stąd to właśnie te wszystkie szybkie koleje i inne robiące wrażenie inwestycje infrastrukturalne z Chin. By zdać sobie sprawę, jak wielkim obciążeniem dla podatników są koszty wykupy gruntów przy tego typu inwestycjach, autor, chiński akademik, o którym wspomniałem, podaje przykład brytyjskich kolei wysokiej prędkości, dużych prędkości HS2. I w 2017 roku zaakceptowano projekt takiej kolei, ale bardzo szybko okazało się, że koszty jej budowy będą znacznie wyższe niż pierwotnie przypuszczano. I portal BBC jako trzeci najważniejszy powód wzrostu tych kosztów no podaje wzrost kosztów wykupu gruntów pod budowę. Pierwotnie miał on kosztować trochę ponad 1 miliard funtów, obecnie szacunki już mówią o 5 miliardach funtów, czyli to jest 25 miliardów złotych, a to jest tylko jeden projekt infrastrukturalny. Tymczasem przykładowo w 2010 roku władze Chin przeznaczyły pod budowę infrastruktury 138 tysięcy hektarów ziemi wycenianych na ponad 205 miliardów dolarów. Oczywiście w systemie prywatnej własności ziemi rząd także może budować infrastrukturę, ale bez dodatkowych środków ze sprzedaży gruntów oraz ze sprzedaży praw do dzierżawy gruntów oraz wobec konieczności płacenia za wykup gruntów, no państwo musi finansować te inwestycje z podatków. I wspomniany wcześniej akademik chiński Kai Liu policzył, że gdyby Chiny chciały osiągnąć taki wzrost PKB przy systemie prywatnej własności ziemi, no to podatki w Chinach musiałby być ponad połowę wyższe, bo obecnie wynoszą 24% PKB, a przy prywatnym systemie własności ziemi musiałby wynosić ponad 32% PKB. No ale wyższe podatki mają wiele negatywnych skutków dla gospodarki. Wówczas wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych byłyby niższe o 9%, a produkcja przemysłowa o 10%. Tak więc naukowiec konkluduje. Publiczna własność ziemi daje Chinom instytucjonalną przewagę, która istotnie przyczynia się do szybkiego wzrostu gospodarczego tego kraju. No dobrze, ale co z tej całej historii wynika dla Polski? No przede wszystkim to, że podejście do własności ziemi, jakie obowiązuje w dyktatorskich Chinach czy w autorytarnym Singapurze, no nie jest do zastosowania w kraju demokratycznym takim jak Polska, tak? Ale na szczęście Henry George to przewidział i nigdy nie proponował wywłaszczania ani nigdy nie proponował, żeby zabierać właścicielom ziemi ich własność, tak? Czyli żeby ich wywłaszczać. On twierdził, że wystarczy, by na wzrost wartości ziemi nałożyć wysoki podatek. I Henry George w drugiej połowie XIX wieku szacował, że ten podatek mógłby być tak wysoki, że nie trzeba byłoby nakładać żadnych innych podatków. No, mam wątpliwości, ponieważ on to robił te wyliczenia w drugiej połowie XIX wieku, kiedy państwa wydawały znacznie mniej niż obecnie. Myślę, że w dzisiejszych warunkach nie dałoby się sfinansować wydatków państwa tylko z wpływu z podatku od ziemi. Ale nawet tylko częściowe zrealizowanie pomysłu Henry George'a mogłoby mieć bardzo dobre efekty. Częściowe, czyli istotne podniesienie podatku ziemi od wzrostu wartości ziemi i obniżenie pozostałych podatków, czyli przede wszystkim od pracy i kapitału. Skąd wiem, że to miałoby dobry efekt? No dlatego, że już to takie symulacje przeprowadzono i policzono. Otóż ostatnio ukazała się bardzo ciekawa praca naukowa zatytułowana The Case for Shifting Taxes onto Land, czyli argumenty za przeniesieniem ciężaru opodatkowania na ziemię, w której autorzy wyliczyli, na przykład na podstawie danych ze Stanów Zjednoczonych, że podniesienie podatku od ziemi w tym kraju z trochę ponad, średnio ponad 0,5% do
do ponad 5,5%, no czyli ponad 10-krotny wzrost. I równoczesne obniżenie podatków od pracy i kapitału spowodowałoby wzrost PKB o 15%. Widzimy, to jest właśnie ten efekt, który widzimy w Chinach i Singapurze. Dlaczego tak miałoby się stać? No już to tłumaczyłem, ale jeszcze to jest ciekawy argument dodany. Mianowicie dlatego, że jeżeli coś opodatkowujemy, to jest tego mniej. Czyli jeżeli opodatkowujemy pracę i kapitał, no to i pracy i kapitału będzie mniej, co negatywnie odbija się na wzroście gospodarczym. Tymczasem jeżeli podatki nakładamy na ziemię, nie możemy sprawdzić, że będzie jej mniej. Czyli w przypadku opodatkowania gruntów nie mamy największego negatywnego aspektu nakładania podatków. Tak więc, przenosząc ciężar opodatkowania z pracy i kapitału na ziemię, możemy istotnie przyspieszyć tempo pobogacenia się Polski. Może nie do poziomu Chin czy Singapuru, ale na pewno ono może być znacznie wyższe. Jeżeli podobał się Państwu ten materiał, to zachęcam do lajkowania i udostępnienia go oraz do subskrybowania kanału. A za dzisiaj już dziękuję bardzo.